Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Daria Barszczyk. Dzisiaj bardzo szybkie i bardzo smakowite danie na kolację. A mianowicie sałatka z selerem. Ale nie tylko, bo również i z ananasem. Bardzo ciekawa i myślę innowacyjna sałatka. Sama dowiedziałam się o niej nie tyle co niedawno, aczkolwiek za każdym razem jak ją jem jest dla mnie niesamowitym przeżyciem smakowym. Dlatego postanowiłam Wam pokazać, jak łatwo można zrobić coś tak pysznego. Potrzebne składniki to oczywiście seler w słoiczku. Nie jest on tak posiekany, bardzo drobny i bardzo dobrze. Tuńczyk w sosie własnym, kukurydza i ananas. Wszystko w puszeczkach, oczywiście majonez i wszelkie przyprawy. Zaczynamy od ananasa, ponieważ trzeba go pokroić i z tym zawsze jest najwięcej roboty. Oczywiście najpierw podlewamy sok do kubeczka. Więcej soku się odleje, tym lepiej. Przechodzimy do krojenia. Ananasy są w takich okrągłych plastrach. Najlepiej przekroić je na 10 części takich malutkich trójkącików. Można brać po dwa takie plastry i spokojnie działać, byle mieć nad nimi kontrolę i być świadomym, jakiej wielkości kawałki się odkrawa, aby one nie były zbyt duże, bo to nie jest zbyt przyjemne dla spożywających ten pyszny specjał. Oczywiście należy pamiętać przy kupowaniu takich składników, aby starać się znaleźć puszki z kluczykiem otwierającym. Ten ananas, który jest pokrojony, doda oczywiście jeszcze soku reszcie sałatki. Ona będzie troszeczkę wodnista, ale to jest jej zdecydowana zaleta. Kiedyś zrobiłam taką sałatkę i nadmiernie odcedziłam wszystkie składniki i no nie było to, czego szukałam. Teraz słoik z selerem. Radziłam sobie z nim. Odlewamy oczywiście marynatę, by nie było jej za dużo, ale trochę tam może jej być. Wrzucamy cały seler. To samo oczywiście robimy z kukurydzą. Kiedy już wrzuciliśmy kukurydzę, dorzucamy tuńczyka w sosie własnym. Tego sosu odrobinę odlewamy, przytrzymując całą zawartość oczywiście, ale on też doda swojego aromatu całości sałatki. Okay. W momencie, kiedy wszystkie składniki są już w miejsce, to nie jest koniec oczywiście naszej przygody z tą sałatką. Należy wszystko dokładnie zmieszać dwoma łyżkami, aby wszystkie składniki się przemieszały, tak. Zanim dodamy majonez, chciałabym dodać parę przypraw. Oczywiście bazylia, chili. Ona się oczywiście rozmiesza. Odrobinka curry, papryka musi być. Nieważne, czy w proszku, czy świeża. Dodamy jeszcze oregano. Przemieszam całą sałatkę, aby te przyprawy się również zadomowiły w środku i nadały swój aromat. Soli również oczywiście można dodać, aczkolwiek dla mnie jest to zabijanie tego smaku. No i akurat w tej sałatce ważna jest również słodycz tego ananasa. Kiedy już wszystko jest w miarę rozmieszane, dodajemy majonez. Ja używam jedynego słusznego majonezu winiary. 3 do 4 łyżek. Oczywiście delikatnie wprowadzamy ten majonez pomiędzy składniki, mieszając dwoma łyżeczkami. Jakby wykonując takie
kółeczka w obrębie oczywiście naszej miski, tak aby nie stracić ani kawałeczka naszej sałatki. No ja myślę, że te 4 łyżki majonezu idealnie wystarczą, ale to jest akurat moja prywatna opinia. Konsystencja tej sałatki już jest wystarczająca, jednocześnie płynna i zwarta. Sałatkę można należy podawać jako przystawkę do kolacji, albo jeśli jesteśmy sami czy z rodziną, traktować ją jako kolację. Myślę, że na 6 osób jest idealna i doskonale spełni swoje zadanie. Można jeść ją oczywiście z chlebem, z grzankami, jak kto tam oczywiście woli, lubi czy uważa. Oczywiście należy ją zrobić odpowiednio wcześnie i wstawić do lodówki na 2-3 godzinki, a najlepiej na noc, żeby wszystkie składniki się dobrze przegryzły i żeby ona się stała rzeczywiście tak jedną całością w pełni. Życzę Wam i oczywiście sobie też smacznego i zapraszam na kolejne Tyflo podcasty kulinarne i mam nadzieję niedługo nie tylko. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Cześć! Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.